Dzień dobry, najmilsi. Jesteśmy w środku pięknej, złotej polskiej jesieni. Pory roku szczególnej, zwłaszcza dla niektórych bohaterów literackich. I dzisiaj poświęcę uwagę temu bohaterowi, który, niezależnie od tego, czy lubimy go, czy za nim nie przepadamy, zmienił oblicze literatury przełomu XVIII i XIX wieku, a mowa o Werterze. Bohaterze powieści epistolarnej Johanna Wolfganga Goethe, zatytułowanej Cierpienia młodego Wertera i wydanej anonimowo w 1774 roku. Z reguły zaczynacie omawiać ten utwór, przystępując do omawiania epoki romantyzmu. Ale już na początku tego odcinka chciałabym Was przestrzec przed błędem rzeczowym. Cierpienia młodego Wertera to powieść epistolarna, ale nie możemy nazywać jej utworem romantycznym. Tym samym nie możemy nazywać Wertera bohaterem romantycznym. Goethe bowiem, pisząc to dzieło, zasadniczo uplasował się w tak zwanym okresie burzy i naporu, często też nazywanym okresem preromantycznym w Niemczech, i myślę, że sam pisarz, znając jego poglądy, raczej nie nazwałby się romantykiem. Natomiast ideą, którą chciał pokazać w tej książce, i była idea pewnej krzywdy, niesprawiedliwości społecznej, zwłaszcza że sam Goethe pozostawał pod wpływem pism Jana Jakuba Rousseau, czyli takiego filozofa, pedagoga okresu jeszcze oświecenia, który również zaliczany jest dzisiaj do takiego nurtu nazywanego sentymentalizmem. Na pewno w trakcie omawiania oświecenia o tym mówiliście. Niemniej jednak na napisanie Cierpień młodego Wertera duży wpływ miały osobiste doświadczenia Goethego. Przede wszystkim jego nieszczęśliwa miłość do Charlotte Buff, która była narzeczoną sekretarza. I tak się składa, że Goethe lubił się z obydwojgiem, to znaczy zakochany był w Charlotcie, aczkolwiek bardzo też szanował, podziwiał jej narzeczonego i no, nie mógł z nią być. Również podobnie jak jego bohater wyjechał tak znienacka w pewnych dziwnych dla niektórych okolicznościach, nie mogąc przebywać w miejscu, w tym samym miejscu, w którym znajdowała się jego miłość. Zbiegło się to też w czasie z innym bardzo trudnym, nieszczęśliwym wydarzeniem, jakim była samobójcza śmierć jednego z jego przyjaciół, i co ciekawe, pożyczył on pistolety, żeby do tej śmierci doprowadzić, od narzeczonego Charlotte. Czyli jak widzicie tutaj pewną zbieżność tychże wydarzeń. Goethe, tak jak powiedziałam, obserwował to, co się dzieje w Niemczech, i bardzo nie podobało mu się to, że ludzi, którzy nie są urodzeni szlachetnie, traktuje się z nie tylko wyższością, ale wręcz z pogardą. Uważał, że panujące stosunki społeczne, takie feudalne stosunki w Niemczech, są źródłem wielu nieszczęść, tak samo jak i twarde, nieustępliwe i wręcz głupie konwenanse, czyli pewnego rodzaju zasady społeczne. I na ten temat również dał wypowiedzieć się Werterowi, jako bohaterowi, w którego usta włożył bardzo podobne poglądy. Ale zacznijmy od początku. Powieść rozpoczyna się w maju 1771 roku i większość swoich listów bohater kieruje do przyjaciela Wilhelma. Pojawia się on w miejscowości, takim zasadniczo małym miasteczku, raczej wiosce Walheim, żeby uporządkować sprawy spadkowe własnej matki. Rzeczywiście jednak powód jego pobytu jest powodem mającym drugie dno. Otóż wcześniej wdał się w romans z niejaką Eleonorą, no i też miał on raczej niedobry finał, gdyż próbując jakby tej więzi z Eleonorą nie kontynuować, rozkochał w sobie jej siostrę. I tak naprawdę ucieka przed konsekwencjami takiego postępowania, bo sami przyznacie, że nawet w naszych czasach nie jest to raczej coś dobrego, nie jest to na pewno mile widziane. Oczywiście są to momenty w jego życiu bardzo szczęśliwe. Przypominam, że jest maj i na przykład w jednym z listów do Wilhelma Werter pisze: miejscowość, gdzie przebywam, to raj prawdziwy, a wiosna tu w pełni uroczych ponęt swych i rozkwitu. Drzewa, żywopłoty to jakby ogromne kwietne liście, tak, że zbiera ochota zmienić się w chrząszczyka, nurzać się w tej wonnej toni i żywić się wyłącznie zapachem. Werter jest człowiekiem młodym, bardzo dobrze wykształconym, ma liczne pasje, doskonale maluje, zna język starożytny, jakim jest greka, jak również, proszę Państwa, jest też bardzo towarzyski, potrafi rozmawiać, świetnie tańczyć, co oczywiście robi wrażenie na wielu miejscowych, z którymi on się zresztą zaprzyjaźnia. Ale już takie komplikacje związane z jego osobowością doskonale widać, kiedy rozważa życie pewnej kobiety, matki trójki dzieci, która ma takie problemy, powiedziałabym, całkiem zwyczajne. No nie wiem, jak dzieci odziać na zimę, skąd wziąć na to czy na tamto. Z pewnością myślę, ja dzisiaj prywatnie, że gdyby ta kobieta miała wystarczające środki do życia, no to może zajmowałaby się literaturą i sztuką, ale no niestety musiała zająć się tym, co było najważniejsze, czyli kwestią dotyczącą zdrowia i wychowania własnych dzieci. Ale Werter w tych listach zazdrości tej kobiecie takich przyziemnych problemów, gdyż on czuje się człowiekiem bardzo takim, powiedziałabym, źle usytuowanym w rzeczywistości. To jeszcze nie jest ten ból istnienia, o którym będę mówiła za chwilę. Niemniej Werter, tak jak powiedziałam, zaprzyjaźnia się z miejscowymi i ogromne wrażenie robi na nim historia pewnego nieszczęśliwego parobka, który zakochał się w swojej gospodyni. I tu wracamy do tego motywu dotyczącego konwenansów społecznych. No, chłopiec będący sługą, czy w zasadzie mężczyzna będący sługą, nie mógł nawet myśleć o możliwości bycia z kobietą, która była jego chlebodawczynią, jego pracodawczynią, gdyż w hierarchii społecznej stała wyżej. I to było nie do pomyślenia. No dzisiaj, moi drodzy, takich konwenansów nie mamy, ale w tamtych czasach, a przypominam, że jest to druga połowa XVIII wieku, obowiązujące wówczas zasady były bardzo krzywdzące, jak widzicie, dla ludzi, którzy szczerze kogoś kochali, na przykład. I ten prawdziwy problem naszego bohatera rozpoczyna się w momencie, kiedy zostaje zaproszony na bal. Poznaje bowiem w tej miejscowości książęcego komisarza, który jest opisywany w książce wyłącznie jako S, kropeczka, czyli taki inicjał jego nazwiska. I zostaje zaproszony na bal, a na tym balu ma towarzyszyć córce komisarza, niejakiej Charlotte, czyli Lotte, która jest jedną z 9 dzieci tegoż komisarza. No i oczywiście pierwsze spojrzenie na Lotte jest tym już piorunującym, najważniejszym. Biała suknia, różowe tutaj jakieś dodatki, prawda, różowe kokardki i Charlotta karmiąca rodzeństwo chlebem. To jest ten moment, w którym w naszego Wertera uderza piorun. Piorun miłości. Rzecz jasna, bardzo dobrze się bawią, szybko odnajdują wspólny język i wkrótce Werter zaczyna pojawiać się w życiu Charlotty bardzo, bardzo często. Dzisiaj może nawet byłoby to uznane wręcz za nachalne, ale spędzają oni razem czas, spacerują, rozmawiają o wspólnych zainteresowaniach, bo okazuje się, że Charlotta jest także znawczynią i miłośniczką literatury. Mają także sobie bardzo dużo do powiedzenia, tylko że umierająca matka Lotte przed śmiercią jeszcze powierzyła ją pod opiekę Albertowi, jej narzeczonemu. Można więc powiedzieć, że planując małżeństwo z Albertem, Charlotta jest zobowiązana do dotrzymania woli nieżyjącej matki, ale też przemawiają za tym pewne praktyczne elementy. Albert jest człowiekiem bardzo szlachetnym, bardzo pracowitym, no i też jest takim mężczyzną twardo stąpającym po ziemi, który z pewnością zapewni utrzymanie nie tylko Charlotcie. Tak naprawdę cała rodzina na tym wyjdzie znakomicie. Rzecz jasna, tak jak powiedziałam, Albert powraca. To niejako nie przerywa zainteresowania Wertera parą. On się bardzo często pojawia, spotykają się wspólnie we trójkę, ale jak się domyślacie, troje to tłok w niektórych sytuacjach. I rzeczywiście staje się to coraz bardziej krępujące. Tym bardziej, że szybko wychodzi na jaw, iż mimo wzajemnej sympatii Alberta i Wertera dzieli głęboka przepaść, jeżeli chodzi o światopogląd. Będąc jakby w nurcie romantyzmu, chciałabym zauważyć jeszcze raz, że na samym początku omawiania epoki często dzielicie zapewne z nauczycielami te poglądy w takiej tabelce, z której może wynikać, że oświeceniowi twórcy, artyści wyznawali poglądy stricte rozumowe, kierowali się właśnie racjonalizmem czy też empiryzmem i taką praktycznością życiową. Ich poglądy były bowiem bardzo jasne, klarowne, wszystko było harmonijne. Natomiast romantycy wprowadzili do sztuki, do literatury, do swojego światopoglądu elementy irracjonalne, metafizyczne, bardzo często właściwie oparte na intuicji i emocjach. I w gruncie rzeczy w takiej dosyć istotnej dyskusji Alberta i Wertera dochodzi do kwestii związanej z omawianiem samobójstwa, ponieważ Werter wykonuje taki bardzo niepokojący gest palcami, jakby sobie strzelał w głowę i to jest początkiem tej dyskusji, bowiem Albert uważa, że taki gest, jakim jest samobójstwo, to zwyczajny akt tchórzostwa i trzeba bardzo dużo odwagi, żeby żyć. Z kolei Werter reprezentuje taki pogląd, który dzisiaj pewnie podzieliłoby z nim wielu lekarzy, psychiatrów i wielu ludzi chorujących na depresję. Proszę jednak pamiętać, że to jest wiek XVIII. O takiej jednostce chorobowej, a co dopiero mówić leczeniu, jej nie bardzo jest wówczas mowa. Wszelkie przejawy melancholii, smutku nazywa się właśnie takim bólem istnienia i raczej nie traktuje się tego jako poważnej choroby. Werter bowiem stoi na takim stanowisku, że czasami ból istnienia, to cierpienie jest tak wielkie, że nie da się tego człowieka uleczyć. Że to tak jakby mu zaproponować, stanąć obok niego i zaproponować, że część energii życiowej przeniesie się na niego. No my wiemy, że w sensie fizycznym to jest niewykonalne, niemożliwe. I jakby nawet takiego człowieka skłonić do działania, no to on nie będzie normalnie funkcjonował. To cierpienie jest nie do zniesienia i jedynym wtedy wyjściem jest zasadniczo odebranie sobie życia. To jest, proszę Państwa, nie tylko problem tej powieści, to jest problem moralny, filozoficzny, egzystencjalny i dosyć istotny punkt tejże powieści. Czy Werter jest wierzący, zapytacie w związku z tym, bo często kwestia samobójstwa również jest związana z elementami religijnymi. Tak, Werter jest wierzący. Przy czym widać w powieści elementy panteizmu, typowego już dla epoki romantyzmu, czyli takiego przekonania, że Bóg jest wszędzie, w każdym elemencie przyrody, że wszędzie można się do Niego modlić. No, Werter ma Bogu za złe niektóre sytuacje ze swojego życia. Są nawet takie momenty, że uważa się za kogoś podobnego Jezusowi, który cierpiał niewinnie. No, uważam, że akurat w tym porównaniu jest bardzo dużo przesady i takiego wręcz neurotycznego charakteru naszego bohatera. Oczywiście sytuacja, tak jak powiedziałam, tego dziwnego trójkąta staje się bardzo niezręczna, więc podobnie jak sam autor, czyli Goethe, Werter opuszcza Walheim i podejmuje się pracy w poselstwie. Oczywiście nawiązuje nowe znajomości, jest tam nawet w tle jakiś romans z pewną panną B. Niemniej jednak wszystko kończy się drastycznie w sytuacji, kiedy podczas pewnego balu Werter zostaje wyproszony spośród tej grupy znakomitych gości, bo jest mieszczaninem z pochodzenia, więc nie ma dla niego miejsca w towarzystwie arystokracji. I nawet ci, którzy go traktowali z dużą dozą życzliwości, między innymi owa panna, także tutaj nie wstawiają się za nim, wolą raczej zakryć się za tymi konwenansami. Tego bardzo rozczarowuje, tym bardziej, że praca w poselstwie jest wyjątkowo dla niego też nużąca i przykra i oczywiście wyjeżdża stamtąd, podróżuje, między innymi zatrzymuje się u pewnego księcia, ale wszystkie drogi, moi drodzy, prowadzą do Rzymu, jak mawiali kiedyś starożytni, tak też wszystkie drogi Wertera ostatecznie prowadzą z powrotem do Walheim. No i tu, proszę Państwa, jest jeszcze większa, można powiedzieć, tragedia, dlatego że no, Lotta wychodzi za mąż. Tak, proszę Państwa, Lotta wychodzi za mąż, jest szczęśliwą mężatką i działania podjęte przez naszego bohatera, jak żeby nawet nie były niewinne, no cóż, prowadzą w nieunikniony sposób do takiego, powiedziałabym, tragicznego finału. Z początku oczywiście Werter podejmuje tę znajomość na nowo, prawda, jakieś spotkania, spacery, ale już w tamtych czasach mężatce nie wypada oddalać się z innym mężczyzną, jakby nawiązywać z nim jakąś taką ściślejszą więź. I w gruncie rzeczy mamy tutaj ten ostatni jakby akt działania naszego Wertera, zmierza już ku temu nieuchronnemu samemu finałowi, mianowicie widać to nawet poprzez jego listy, ale także przyroda tutaj się zmienia. Zwróćcie uwagę, że kiedy był najszczęśliwszy, była wiosna i pełnia lata, natomiast ostatecznie ta druga część powieści, bo powieść ma dwie części, rozgrywa się w czasie jesieni i zimy i te pory roku niejako ilustrują to, co dzieje się w duszy bohatera, a że zima jest tymczasem grudzień, bo grudzień jest tym miesiącem, w którym dokonuje się ostateczność, jest takim czasem umierania, zamierania i mamy nawet taki rozdział z listopada. Przyroda ogniś tak cudna, leży teraz odrętwiała, nieruchoma, niby polakierowany obrazek, a gdy patrzę na nią, serca mego nie przenika do mózgu ani ślad szczęścia, czyli przyroda ilustruje cierpienie naszego bohatera. Ostatecznie, proszę Państwa, Werter dokonuje przekładu pieśni Osjana. Ten przekład chce pokazać Charlotcie. Także zdarza im się przypadkowy pocałunek, ale no dla mężatki to jest skaza na honorze, więc Lotte nie ma wyboru, każe mu wyjść i raczej się już w jej otoczeniu nie pojawiać. Ja tylko nawiążę do tych pieśni Osjana, proszę Państwa. Werter, kiedy przybył do Walheim, czytał Homera, natomiast teraz zajmuje się pieśniami Osjana. To jest bardzo wyraźna różnica. Pieśni Osjana to jest też ciekawa kwestia, bo one zostały wydane w 1760 roku przez niejakiego MacPhersona i poddane licznym badaniom, gdyż MacPherson twierdził, że odnalazł stary celtycki, można powiedzieć starą celtycką historię, stare celtyckie pieśni i tylko je, że tak powiem, odświeżył i wydał. Później oczywiście wielu naukowców, literatów starało się po badaniu przekonać ludzi, że to jest fałszerstwo, dlatego że sam MacPherson był autorem pieśni Osjana, natomiast wszystkim jednak wmówił, że to są stare, odnalezione, powiedzmy z okresu X-XI wieku celtyckie utwory niejakiego barda imieniem Osjan, których główną treścią było opiewanie historii możnej, średniowiecznej, wspaniałej Szkocji. Przypomnijmy, że wtedy Szkocja już nie była krajem niepodległym, ale te pieśni Osjana były przepełnione taką nostalgią, smutkiem, goryczą, taką melancholią i one z miejsca podbiły wtedy gusta czytelników. Były niezwykle popularne, na przykład w naszym kraju takim przykładem pieśni Osjana zajmował się biskup Krasicki. No i razem ze zmianą lektury idzie zmiana samopoczucia Wertera. Homer był tutaj takim substytutem, powiedziałabym, szczęścia, takiej harmonii, jedności ze światem. Natomiast pieśni Osjana, smutne i melancholijne, pokazują właśnie ten wymiar bólu istnienia, który od tej powieści określamy jako weltschmerz, czyli ból świata, ból tego przeżywania. No i rzecz jasna, jeszcze w międzyczasie Werterowi przytrafia się taka okazja, że widzi Henryka, chłopaka, który ogniś pracował u ojca Charlotty i zakochał się w niej, a przez to został zwolniony ze służby i popadł w obłęd. No to jeszcze bardziej, proszę Państwa, przygnębia naszego bohatera. Również wiemy, że parobek wspominany przeze mnie wcześniej zabił mężczyznę, który próbował związać się z wdową, w której parobek był zakochany i obrona tego mężczyzny przez Wertera niewiele dała, no zabójstwo to zabójstwo, nawet z miłości. No i tak naprawdę, co się później stało, wiemy dzięki temu, że wydawca niejako się nam dołącza do tej końcówki tejże powieści, ponieważ Werter pisze list do Wilhelma, dziękuję mu za przyjaźń, to już jest podejrzane, pisze list do Lotte, do Alberta, które później wywołają u nich, zwłaszcza u Charlotte, u Lotte, ten szczególny rodzaj wyrzutów sumienia, który pozostaje do końca życia. Pożycza od Alberta 2 pistolety i punktualnie, proszę Państwa, o 6 rano pewnego grudniowego dnia próbuje sobie strzelić w głowę. Przy czym jest to tak nieszczęśliwie wykonany strzał, proszę Państwa, że Werter wykrwawia się i umiera dopiero o 12 w południe. W strasznych męczarniach znajduje go służący ubranego w to swoje tradycyjne już ubranie, niebieski frak i żółta kamizelka, tak jakby na pokaz, proszę Państwa, tej swojej oryginalności. I tu, moi drodzy, chciałabym zatrzymać się jeszcze na kilka takich istotnych, ważnych elementów, bo czasami na sprawdzianie możecie mieć takie pytania, jak na przykład, czy tylko do Wilhelma pisał listy Werter? No nie, napisał 2 do Lotte, 1 do Alberta. Co to jest powieść epistolarna, czyli przypominam, że jest to powieść w formie listów, z jakim takim nurtem, tendencją w literaturze preromantycznej tutaj mamy, no to jest to ten ból świata, ból istnienia, melancholia, smutek prowadzące do próby samobójczej. No i też od tego imienia bohatera pochodzi późniejsze określenie stosowane w literaturze, czyli werteryzm. I jaki to jest rodzaj postawy? No więc przede wszystkim jest to człowiek, którego dzisiaj nazwalibyśmy neurotycznym, ponieważ on bardzo przeżywa to, co go otacza. Stąd opisy w listach są mocno subiektywizowane i w gruncie rzeczy przetworzone przez jego emocje, przez jego doświadczenie świata. Ponadto jest to człowiek o głębokiej wrażliwości, człowiek, który czuje się oderwany od świata, od rzeczywistości, ma w sobie pewną dozę buntu, cierpienia, ale jest też człowiekiem, który nie może działać, bo to cierpienie powoduje blokadę, taką depresyjną wręcz blokadę działania i ostatecznie kończy się to dla takiego bohatera. To cierpienie jest tak nie do zniesienia, że kończy się właśnie podjęciem decyzji o samobójstwie, która w rozumieniu bohatera jest aktem ostatecznym, aktem nawet można powiedzieć odwagi. I tu, proszę Państwa, chciałabym zatrzymać się na chwilę. Zgadzam się z tymi, którzy czasami uważają, że czytanie listów Wertera jest bardzo trudne, dlatego że dużo jest takich lirycznych opisów emocji i wrażeń bohatera, mniej takiej właściwej akcji. I rzeczywiście, ponieważ to był człowiek, powiedzielibyśmy dzisiaj, w depresji, wtedy pogrążony w takim bardzo głębokim stanie melancholii, ale też przeżywania świata na zewnątrz, to trudno się nam to czyta. Trudno się nam to czyta, gdyż Werter tak na dobrą sprawę bardziej chyba, powiedziałabym, celebruje, afirmuje stan, w którym się znajduje, niż to, co jest na zewnątrz, co jest tą rzeczywistością. Ale pamiętajmy o tym bohaterze, bo to jest też niezwykle istotne. Gdyby nie Werter i jego ogromna popularność, nie byłoby tak naprawdę bohaterów romantycznych. Nie byłoby tak naprawdę w literaturze bohaterów, którzy nie zgadzają się na rzeczywistość, a swoją własną indywidualność wręcz unoszą do rangi bohaterstwa. I w zasadzie na tyle dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o Werterze. Życzę Wam udanego tygodnia i do zobaczenia.